No właśnie, panie Mariuszu, pierwszy rzut rożny dla Legii. Jest pan trzymany przez żyle za koszulkę. Nie może się pan wyrwać. Na szczęście puścił pana, obronił pan strzał Rzeźniczaka. Wydaje mi się, że przy drugim golu dla Legii też był pan trzymany. Ja już od pierwszej połowy to sędziemu już sugerowałem i wkurzała mi ta cała sytuacja, bo ja mówię już chyba od 10 czy tam któreś minuty, ja po prostu widziałem, że on po prostu tylko jest skoncentrowany na mnie, żeby mi uniemożliwić wychodzenie do tej piłki. No tak próbował, aż im się to udało w drugiej połowie i wytrącił mnie praktycznie z kroku i później już się tak ratowałem tak zwanym pajacykiem, no i podobno niewiele tam brakowało, żebym to jeszcze jakoś wybronił, no ale wpadło. No. Następna sytuacja, gdzie no, mi się wydaje faul na Robercie Pichu i wyszli z kontry i też strzelili bramkę, dlatego podbiegłem do niego, do pana sędziego i mu powiedziałem, no, wiadomo, że bramkarzy opuszczając pole 16 metra od razu jest karany rzutą kartką. No, i ja no niekoniecznie, bo pan jest kapitanem, kapitan ma prawo. Ja nie miałem żadnych pretensji, tylko po prostu to nie podoba mi się ten przepis, ale takie są, taki on jest i okej, okay, no ale ja nie miałem jakichś pretensji, tylko po prostu chciałem normalnie porozmawiać i mu powiedzieć, no ale okej. Okay. Coś odpowiedział, czy tylko, czy wyciągnął kartkę? Nie. Zauważyłem, że w ogóle nie chcą dyskutować. Właśnie tego brakuje, tej rozmowy. Tego, co kiedyś panu sędziemu Musiałowi, musiał pan ten, z Krakowa. Z Krakowa, mi się wydaje, to było fajne, bo była ta rozmowa i a tu mi się wydaje, parę takich sytuacji wypatrzył i ale okej, okay, nie będziemy, ja tu nie chcę wszystką winę zwalić na sędziego, bo przy tych też sytuacjach powinniśmy też kryć przy pierwszej bramce do Legii na 1-1. Moim zdaniem powinniśmy wyskoczyć w murze, a nie, nie wiem, przyglądaliśmy się i szkoda, bo mi się wydaje, że ten wynik nie odzwierciedlał tej gry, bo gra mi się wydaje nie była aż taka tragiczna, żebyśmy zasłużyli na te 4 bramki. A pan przy tym wolnym nie zrobił błędu, bo pan jakoś dziwnie się tam czaił. To nie ma szans, wydaje, bo pan z trybun wydaje się, jeżeli ja tylko sobie mówię, że do muru chcę 4 zawodników, które są wyznaczeni na oprawie i dojdzie mi jeszcze 3 z Legii, masz 7 i tak naprawdę nic nie widzisz. No ja mam kryć swojego ten swój ruch, ten krótki, gdzie no wiadomo, że jak obronisz nad, to jest super, to jest naprawdę fajna sprawa, no ale piłka leciała moim zdaniem na takiej wysokości, że mogliśmy, jeżeli byśmy stali twardo, to po prostu ją wybić, wyskoczyć i też ją zblokować. Wiadomo, że też można liczyć na bramkarza, ale w tej sytuacji naprawdę miałem bardzo małe pole widzenia i nie było moim zdaniem szans. A jak pan z tyłu patrzy na to, co robiliśmy z przodu? Bo akcje były fajne, no ale niestety. Wykończenia oprócz tej jednej bramki zresztą ślicznej nie było, że tak powiem. No było, tylko brakowało tej kropki, tej skuteczności i moim zdaniem no tam no Legia z tymi no miała jeszcze inne sytuacje, ale bo wychodziła szybko z kontrą i no wykorzystała to w 100%. No. No my po prostu musimy wziąć poprawkę na ten element w treningach i więcej uderzać, więcej być takim pazernym na bramki, moim zdaniem. Nie wpłynie ta wysoka przegrana na zespół jakoś psychicznie źle przed czwartkiem, przed meczem z Göteborgiem? Mi się wydaje, że nie. Bardziej, moim zdaniem powinno nas to jeszcze bardziej zdenerwować, bo po takim meczu, w którym no, nie zasłużyliśmy sobie na tak wysoką porażkę, zmobilizujemy się i będziemy się jakoś chcieli zrewanżować.